Cześć. Temat dzisiejszego nagrania to organy wegetatywne i generatywne roślin. Organy wegetatywne są to korzenie, łodygi i liście. Są to organy, które zapewniają wzrost i rozwój roślinie. Słowo wegetatywny według słownika języka polskiego oznacza związany z podstawowymi procesami fizjologicznymi organizmu oraz związany z bezpłciowym rozmnażaniem się organizmów żywych. Zatem organami wegetatywnymi rośliny są wszystkie te organy, które zapewniają ich wzrost i rozwój, czyli zaczynając od dołu korzenie, łodygi i liście. Organy generatywne. Organy generatywne roślin to kwiaty i owoce. Odpowiadają one za procesy rozmnażania płciowego. Generatywny według słownika to związany z rozmnażaniem generatywnym, czyli płciowym. Podsumowując, organy wegetatywne zapewniają wzrost i rozwój rośliny, natomiast organy generatywne odpowiadają za procesy rozmnażania płciowego. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Ci za uwagę. Zachęcam do subskrypcji tego kanału, wszystkich moich kanałów oraz przypominam o możliwości wsparcia finansowego. Polecam także inne nagrania z zakresu anatomii i fizjologii roślin. Linki do tych nagrań znajdują się w opisie pod filmem. Do usłyszenia.